wpis młodej aktorki Anny Paligi, która opowiedziała o wstrząsających praktykach wykładowców łódzkiej filmówki, skłoniło do szczerych wyznań kolejne gwiazdy. Głos w sprawie zabrali już między innymi Dawid Ogrodnik, Joanna Szczepkowska, a teraz swoją historią podzieliła się Tamara Arciuch. Słowa aktorki aż trudno uwierzyć, Anna Paliga, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, w swoim wpisie w mediach społecznościowych oskarżyła wykładowców uczelni o nadużycia. Słowa te wywołały ogromne poruszenie, w jej ślady poszli jednak kolejni aktorzy, którzy zaczęli dzielić się swoimi wspomnieniami. Koniec z mobbingiem, hamami pod przykrywką artyzmu, napisał na Instagramie Dawid Ogrodnik, oskarżając o stosowanie przemocy jedną ze swoich wykładowczyń uczących w krakowskiej PWST. Znam ten strach i znam ten wstyd, znam to upokorzenie i poczucie bezwartościowości. Wszyscy się baliśmy i tylko niektórzy uciekli. Byłem jednym z nich, reszta chciała przetrwać, oddaję ten wstyd i ten strach swoim oprawcom, wstydźcie się i bójcie, dodał. Teraz niespodziewanie swoją historią postanowiła podzielić się Tamara Arciuch. Głos tej znanej i cenionej aktorki z dorobkiem brzmi mocno i dosadnie. Do tego wytrąca argumenty ludziom, którzy twierdzili, że początkująca aktorka Anna Paliga po prostu chce się wybić na tych oskarżeniach. Tamara Arciuch ukończyła te same studia, co Ogrodnik. Na facebookowej grupie Kobiety Filmu zamieściła przejmujący wpis, w którym opowiedziała o skandalicznym zachowaniu wykładowców i cichym na to przyzwoleniu. Wpaja się studentom, że to normalne, że na tym również polega wyjątkowość tych studiów, że muszą akceptować takie przekroczenia, bo potem nieraz będą musieli je akceptować w pracy zawodowej, poprzez to staną się lepsi, zaczyna Tamara. Aktorka przyznaje, że sama już na pierwszym roku chciała zrezygnować ze szkoły, bo tak było jej ciężko. Pani od prozy od pierwszych zajęć upokarzała mnie, a kiedy byłem już tak zamknięta, że na tych zajęciach trzęsły mi się nogi, pot płynął po plecach i nie byłam w stanie wykrztusić słowa, kazała moim trzem zdezorientowanym kolegom z grupy popychać mnie między sobą jak szmacianą lalkę i kiedy robili to delikatnie, krzyczała, mocniej, mocniej. Kiedy szlochając upadłam na ziemię, powiedziała, że w końcu wydobył się ze mnie jakiś prawdziwy dźwięk, czytamy.